Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie na Case Hugu i dzisiaj odbieramy sobie wszystkie nagrody, jakie aktualnie mam do odebrania za wbite poziomy na Case Hugu, bo oczywiście grając na stronie, otwierając skrzynki, grając battle, możemy sobie wbijać level i za każdy wbity level możemy sobie odbierać nagrody. No i ja właśnie trochę leveli ostatnio wbiłem, tak? No bo troszkę tutaj skrzynką sobie kręcę, nie będę mówił, że nie, no i zobaczcie, od setnego levela, no te nagrody są po prostu kosmiczne. W sensie, no już, no możecie zobaczyć, ile ja już tutaj odebrałem, więc te levele naprawdę bardzo dużo nam oddają. Taki cashback, ale tak naprawdę i w tym momencie klikam odbierz wszystko, no i zobaczmy, ile nam się uzbiera. Miałem 1600 zł, możemy sobie odbierać kasę, jak i również oczywiście skiny, więc zobaczmy, co tutaj Case Hug dla nas przygotuje. Już widziałem jakąś M9 między innymi, to jest Butterfly za 4 koła, więc naprawdę nagrody do odebrania są super. No i zobaczcie, AWP Fate nawet tutaj udało mi się zdobyć, no ale od któregoś poziomu, no już te levele naprawdę wbije się ciężko, więc to nie jest tak, że wydałem sobie kilka złotych i tak, o, dostałem AWP Fate, tylko no ja tutaj troszkę już przemieliłem na stronie, więc tak to oczywiście wygląda. Możemy sobie zobaczyć, że no ten najwyższy level Immortal, no już niedaleko, tak, więc trochę tutaj na stronie spędziłem, ale zobaczmy overall, ile tutaj udało nam się zebrać. Już widzę, że 16,5 tysiąca w naszym balansie, mieliśmy 1600, no to możemy sobie powiedzieć, 15 tysięcy odebraliśmy sobie, ale no właśnie, no mamy jeszcze 15 tysięcy w skinach, więc łącznie z tego przedsięwzięcia udało nam się odebrać 30 tysięcy złotych. Całkowicie za free i do tego możemy sobie odebrać cashback, który również oczywiście zdobywamy grając na stronie. Im więcej gramy, no ten cashback większy jest i możemy sobie go odebrać w dowolnym momencie, ale dzisiaj tego nie odbieram. Dzisiaj tylko nagrody za level 30 tysięcy złotych. Tyle również mamy na dzisiejszy opening, ale żeby nie było, że z widzami się nie dzielę tym, co dostaję, no to taki giveaway. Scyzoryk od wuja dla widza. Link oczywiście w przywiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. 15 zł z kodem CROXY wpłacasz i masz szansę oczywiście wygrać sobie taki piękny scyzoryk freehand. Zobaczmy sobie tą skrzynkę Witchcraft. 5 na raz otwieramy. Zobaczmy, co dostaniemy. 3900. No jest to minus, tak? Trzeba sobie powiedzieć, ale tutaj już meduza spada w drugim otwarciu, więc fenomenalnie. Udało nam się teraz, no teraz wydaje mi się, że jesteśmy na plus na tych skrzynkach. 5 koła na jedno takie otwarcie. Zobaczcie, że mamy emeczkę nową, ale jest to plus zaledwie 700, więc zobaczmy sobie jeszcze raz otwarcie tejże skrzynki i to fenomenalnie, bo 2000 ponad na plus. Otwarcie kolejne, no tutaj niestety 2 koła na minus i tutaj ostatnie na delikatny plusik. A oczywiście kodzik CROXY, używasz sobie, logując się z linku z opisu, bądź oczywiście klikając w ten magiczny zielony plusik. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś i chcesz wpłacić, dajmy na to blikiem, no to tutaj sobie klikasz i kodzik CROXY przez like wpisujesz. Dajcie on 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście dwie skrzynki na start za free i przy wpłacie, dajmy na to, jakbyście sobie 5 dyszek wpłacić, no to jeszcze tutaj dodatkowo oczywiście skrzynki dostajesz, jak wpłacasz 200. To tych skrzynek aż 12 masz. No i również użycie kodu CROXY i upoważniam cię do wzięcia udziału w giveaway, więc zapraszam serdecznie. Golden Dragon, zobaczmy, do tego dorzućmy skrzynkę In Love, 3 sztuki. Nie wiem, czy nie przesadzam, ale no dobra, niech będzie 4 osoby, bo ja mam wrażenie ostatnio, że tak za bardzo zachowawczo gram i żeby wygrać większe sumy, no to trzeba się tutaj, kurczę, no trzeba bardziej odważnie wjechać po prostu, tak? No gdyby to była bitwa 2 na 2, tak jak początkowo planowałem w sumie zrobić, no to fajnie tutaj by nam oddało, tak? No ale niestety grałem przeciwko sobie, nie w jednej drużynie, no jakaś może meduska tutaj byłaby jak najbardziej mile widziana, tak? I taka meduska z pewnością by nam poprawiła nasz budżet, tak? Nazwać M9 Gamma Doppler, no tu się niestety dzieje bardzo źle. Po prostu dla mojego przeciwnika to jest 2000 zł, no jest skrzynia In Love, no wątpię, żeby mi dała 14 tysięcy no już w ostatnim tutaj otwarciu, więc bitwa raczej przegrana. Okej, okay, no czyli decyzja, no niezbyt mądra, tak? Kto by się tego spodziewał, że pan prowadzący podaje mi jakąś złą decyzję. No tutaj, no 36 koła sobie przytulił. No ładnie, no szkoda, że ja tego nie wygrałem, tak, a mogłem. Zaraz to, co dostałem za free, pewnie przepierdzielę, ale to klasycznie, tak, tutaj, że tak powiem, no było to do przewidzenia, tak. Case Hug,
3 takie, do tego Pitch Lot, wrzućmy sobie jeszcze tutaj świnkę Snurti, 2 sztuki, Counter Snurti 1, no i coś tutaj podbijmy leciutko naszą stawkę w tej bitwie, 15 koła, ale zróbmy teraz bitwę na 3 osoby i zobaczmy, czy tutaj no, uda nam się powalczyć bardziej niż w poprzedniej bitwie. No w tej poprzedniej no to lekka deklasacja poszła, tak? Nie będę mówił, że nie. Zobaczmy, czy tutaj podejmiemy jakkolwiek rękawice. Oni Tanji 1500, najdroższy Stiletto Tiger, który za 2300. Zobaczmy dalej, klasik dla nas, bo to będzie no, 1700 zł. Okej, okay. 5 koła u nas, no prowadzimy póki co, ale ta WP, no tam Shadow Dagery, no ale tam jest dalej strata, no ale ta WP, no właśnie profit mojemu przeciwnikowi daje, tak? Zobaczmy teraz również niestety najgorszy item dla nas. No i Bati w ogóle tutaj bardzo ładnie dogonił nas, tak? A najdroższe skrzynki już za nami, więc liczymy teraz na Snurtiego, że on nam tutaj coś zapoda, co dałoby nam fajny profit, no ale no niestety, no AWP fate, no coś te bitwy dzisiaj, tak? No. No nie chcą ze mną współpracować, tak? No już 15 koła u bota Daka, 7 koła straty do niego, no jakby to był underdog, to nawet na underdogu bym nie wygrał, tak? No bo Bati oczywiście tutaj 8 koła, najmniej spośród nas wszystkich, no ale no deklasacja po raz kolejny, tak? Znowu tutaj dostajemy no mocno na dziurę, tak? Co sobie powiedzieć? I 15 koła mi zostało. Nie, no stary, no to tak być nie może przecież. Może sobie darmową skrzynką zakręcę, bo wbijając level, właśnie to jest najważniejsze, że wbijając level możemy sobie odblokowywać darmowe skrzynki, które co 24 godziny możemy sobie za free odebrać, więc klikam sobie taką i mam kocha za 200 za free, ale zobaczcie jakie to są skiny, tak? No to wystarczy odrobina szczęścia i tak naprawdę otwieram zajmę na to codziennie taką skrzynkę, no jestem pewien, że zdobędziecie coś znacznie lepszego niż ten, no w sumie nie nawet najgorszy kałak, bo najgorszy to chyba WP jest i tutaj ten USP wraz z tą M-ką, no ale na te lepsze itemy myślę, że otwierając te skrzynki faktycznie codziennie, no to jest szansa uzbierać coś ciekawego. Jeszcze sobie tutaj skrzyni Master otworzę, 87 level, taki level potrzebowałem, żeby ją odebrać, stówka wpada jak najbardziej, no ale ja tutaj oczekuję, żeby w końcu z bitwy coś wpadło, tak, 15 koła, no czy to jest mądre, żeby zrobić teraz Alina? No pewnie nie, ale nie widzę innej metody, żeby tutaj spróbować jakkolwiek do tego wrócić. Muszę zerknąć, dokładnie mamy 15 koła, no to muszę odpuścić tego pokera. No i może po prostu coś takiego, no możemy sobie z 800 dorzucić taką skrzynkę, dajemy na to chyba. Tak mi się wydaje, no możemy jak najbardziej. No dobra, niech leci, niech się kręci, ale wezmę 4 osoby i underdog. I jeżeli ta bitwa teraz mnie odda, jeżeli odda mi najwięcej, o może tak, jeżeli teraz ta bitwa odda mi najwięcej, no to się chyba, nie wiem, popłaczę. Zobacz, Falchion, znaczy jaki Falchion, Flipknife w sensie, Tigertów. No póki co dostajemy na dziurę, bardzo mi się to podoba, ale ten Skeleton 3000 już mi się mniej podoba, ale bardziej mi się podoba ten Karambi dla mojego przeciwnika, MK dla pokera. Okej, okay, mamy już dwie osoby tak naprawdę wykluczone z tej bitwy. Teraz dla Giorgio, żeby coś spadło, no daj coś teraz botowi Giorgio, takiego sympatycznego, tak od serduszka, tak za 3 koła powiedzmy. No ten rentgen nie pomaga, 1800 zł, ostatnia skrzynia case'u, weźmy jakąś meduzę czy coś, zaraz, nawet się nic nie dzieje. Skrzynia za 800 zł, ona nas musi ratować, ale strata w tym momencie 3000, no jakby ten karambit spadł dla pokera, znaczy nie dla pokera, tylko dla Giorgio, no to 50 koła tutaj w pól było.